Dzień dobry, mówi Anna Piekutowska, a to jest podcast Szkoda Czasu na Złe Seriale. Za chwilę dołączy do mnie Zuzanna Piechowicz i gość, ale kim on będzie, niech na razie pozostanie niespodzianką. Tematem naszej dzisiejszej audycji będą seriale włoskie. Neapolitańskie, watykańskie, nowości i jedna trochę starsza propozycja. Zapraszam. W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. A z nami w studiu jest już Mateusz Mazzini, Polska Akademia Nauk, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Zaprosiłyśmy cię, żebyś był naszym wsparciem w rozmowie o włoskich serialach i zacznijmy od najnowszej premiery, która miała miejsce 11 lutego, czyli dzisiaj. To jest drugi sezon serialu Genialna Przyjaciółka. To jest serial wyprodukowany przez HBO, który jest oparty na książce, na powieści bardzo poczytnej, chyba w 10 milionach egzemplarzy sprzedanej Eleny Ferrante o tej samej nazwie. Drugi sezon opiera się na drugiej części tej sagi neapolitańskiej. Historia nowego nazwiska. Poznajemy główne bohaterki Lilę i Lenę w latach 50., kiedy poznają się w pierwszej klasie. Wszystko dzieje się w Neapolu. Ja jestem wielką fanką tego serialu. Nie wiem, czy tobie się podobał? Czy może dodajmy, że to już wiemy tak, że cała saga ma 4 książki, więc będą 4 sezony i to jest szalenie... Albo rozszerzą, jak będzie duży sukces. W końcu Elena Ferrante też jest zaangażowana. W końcu Elena Ferrante też jest zaangażowana. Elena Ferrante, która jest Bugsym literatury, tak? Bo jest takim fenomenem, który się trochę pojawił znikąd i długo był nieidentyfikowalny i przecież to jedno z ulubionych włoskich rozrywek popkulturowych ostatnich lat było zgadywanie tym, kim jest Elena Ferrante, tak? I tam pojawiały się nawet takie pomysły, że to jej tłumacz jest Eleną Ferrante, czyli człowiek, który tłumaczy te książki na angielski, jest tak naprawdę ich oryginalnym, pierwotnym autorem. Natomiast jeśli chodzi o adaptację serialową nowe Ferrante, to mamy tutaj do czynienia z takim, przynajmniej dla mnie, strasznie zamaszystym wątkiem, tak? Że ta cała opowieść, bo mówimy tutaj o przyjaźni dwóch kobiet na przestrzeni 50-60 lat. Mhm. I cała ta saga tak naprawdę opowiada o dwóch kobietach, które się przyjaźnią i przechodzą przez różne etapy swojego życia i tam w tle oczywiście mamy różne wydarzenia z historii Włoch. Wszystko się dzieje w Neapolu, bardzo specyficznym miejscu, bardzo specyficznym regionie Włoch, więc też te procesy społeczne i historyczne nie przechodzą bez echa. I mnie, szczerze mówiąc, w pierwszym sezonie najbardziej zachwyciła ta epickość, ten rozmach, że mam takie wrażenie, że już dzisiaj się o przyjaźni tak nie opowiada chyba w kinie, jak się opowiada w pierwszym sezonie tego serialu. W książkach w ogóle tak się opowiada o tej przyjaźni, to znaczy mało jest... To jest bardzo książkowy serial, o tak. Tak, które mają główny wątek oparty na relacji dwójki przyjaciół, tutaj w tym przypadku dwóch przyjaciółek. Też fakt, że my je poznajemy, jak one są dziećmi. Później te aktorki się zmieniają i zmieniają się bardzo interesująco. To znaczy, wydaje mi się, że się udało w castingu stworzyć takie, dobrać takie aktorki, które jakoś się łączą. Ja naprawdę się martwię, co się będzie działo dalej, bo teraz one mają, no tak są, mają 17, 18 lat. No tak późna nastoletniość, no. Przyjdzie moment, kiedy one będą miały 30, 40, 50 lat i mam obawy, czy nie będzie tak jak w The Crown momentami, że mamy takie poczucie dysonansu nowej opowieści, kiedy się zmieniają aktorzy. Ja tak miałam przy trzecim sezonie i co się wydarzy dalej? No w pierwszym sezonie na początku grały dwie małe dziewczynki, które nas wprowadzały w ten świat, Neapolu, przedmieść Neapolu, bo to też jest ważne. Po czym zmieniły się te aktorki na bardziej dojrzałe, to w tym momencie są takie późne nastolatki. No i te dziewczyny są genialne i fantastycznie w ogóle oddają klimat. I pomimo tego, że no to są młode dziewczyny, bez jakiegoś bardzo mocnego doświadczenia aktorskiego, naprawdę wydaje mi się, że są takim bardzo jasnym punktem w tym serialu. Ale wy mówicie o tej przyjaźni, o relacji pomiędzy tymi dwoma kobietami, ale ten serial ma bardzo wiele warstw. Jedną z nich jest warstwa właśnie miejsca, w którym się rozgrywa. W sensie właśnie przedmieść Neapolu, ubogich przedmieść Neapolu. Dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli na to po prostu slumsy. W ogóle niesamowite jest też to, że ten serial został w całości zrealizowany w studiu. Ta dzielnica została po prostu
początku do końca zbudowana na potrzeby tego serialu. To trochę widać, tutaj się będę czepiała, że mam wrażenie, że ta brzydota, bieda, którą ja zupełnie inaczej czytałam z książek, tutaj jest taka nieco teatralna. Czasami mam wrażenie, że one... że cała sytuacja, cały serial rozgrywa się w takich teatralnych dekoracjach. Wszystko jest takie ładne. Ta bieda jest taka estetyczna. Nie sądzicie? Czysty Neapol. Ale to chyba taka miała być, wiesz? Ja rozumiem, Aniu, twój argument i jak najbardziej widzę jego zasadność. I podobne też miałem wrażenie, znając osobiście Neapol i wiedząc, jak on wygląda. Natomiast... Będąc też przekonanym, że trochę chyba tutaj zadziałał taki mechanizm realizmu magicznego, że ja powtórzę to, że ja oglądając pierwszy sezon miałem ogromne wrażenie, że to jest bardzo wierna adaptacja książki i tak. To jest bardzo książkowy serial. I jak się czyta tą książkę, zresztą w ogóle jak się odnosi do wielu innych produkcji jakoś związanych z Neapolem, czy w ogóle z tym regionem, no to ma się poczucie takiego realizmu magicznego, że wiemy, że ten region na co dzień w takim życiu realnym jest troszkę syfiasty, nazywajmy rzeczy po imieniu, bo jest zaniedbany, jest pełen budynków, które są cały czas albo niewyremontowane, niedokończone, albo wręcz walące się. Tam jest bardzo wysokie bezrobocie, jest rzeczywiście bieda, zwłaszcza po II wojnie światowej, czy gdzieś powiedzmy w tych latach 50. czy 60. To są też czasy masowej emigracji na północ, tak? To są te czasy, w których wielu Neapolitańczyków wyjeżdża i to też echa tego widzimy cały czas w książkach Ferrante i w serialu na podstawie jej książki, że mamy taką silnie zmieniającą, wibrującą się rzeczywistość, jednocześnie, która mocno wchodzi w konflikt z tą silną, wyrazistą tożsamością neapolitańską. I to też widać chociażby w tym, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, w języku, tak? Że jest i w książkach dużo dialektu, który jest niezrozumiały w ogóle dla większości Włochów spoza kampanii, czy w ogóle spoza południa. Wielokrotnie ten serial w ogóle we Włoszech musiał być nadawany z napisami, tak jak Gomorra, w momencie, w którym padają jakieś sformułowania neapolitańskie, bo publiczność włoska nie jest w stanie tego zrozumieć i taka ogólnonarodowa. I widzimy, że tam Neapol gra, tak? To jeszcze są dwa takie wątki, jak ty mówisz o warstwach, o których warto powiedzieć. To jest jeden, to jest emancypacyjny, czyli jedna z głównych bohaterek przechodzi jakiś awans społeczny, a właściwie stara się dojść do jakiegoś awansu społecznego, czyli uczy się dłużej niż koledzy i koleżanki, uczy się lepiej, ma jakąś taką perspektywę tego, że może wyrwać się z tego Neapolu. Z drugiej strony mamy kwestie bardzo polityczne, od praw kobiet przez działalność polityczną, która dopiero ma się pojawić, bo ona się pojawiła w książkach Ferrante. My widzieliśmy tego drugiego sezonu na razie dwa odcinki, więc niewiele. Ale bardzo jestem ciekawa, jak sobie twórcy z tym poradzą, bo Elena Ferrante w swojej książce bardzo jasny sznyt polityczny różnym bohaterom dała. To są nawet tarcia między różnymi grupami bohaterów związane z poglądami. W tych dwóch pierwszych odcinkach już mamy jakieś nawiązania do tej historii, do polityczności, dlatego że jest wątek powołań do wojska, z którym jedni się zgadzają, drudzy nie zgadzają. Jest też wątek mafii. Może mafia to za dużo powiedziane, ale generalnie przestępczości, która dzieje się w dzielnicy, w której mieszkają Lina i Lenu, czyli główne bohaterki. No i ja się nie mogę doczekać, słuchajcie, jak one wreszcie wyjdą spoza tę dzielnicę. Bo na razie... Ze studia wyjdą, znaczy się. Dokładnie. Na razie... innego studia, gdzie będzie zbudowana nowa dzielnica. Może teraz były takie przebłyski, to znaczy jedna z bohaterek wyjechała na miesiąc miodowy, więc troszkę z tej dzielnicy się wyrwała, ale nadal po prostu one są zamknięte w tych ścianach i murach dalej dzielnicy. Wiemy dokładnie, no bo czytaliśmy książkę, że to się zmieni, więc no, nie mogę się doczekać tego momentu i zastanawia mnie, jak to rozwiążą twórcy tego serialu i jak będą musieli rozszerzyć tę opowieść, bo na razie, wiecie, wszyscy przyjaciele, cała historia, która dzieje się wokół tych dwóch kobiet, które się ze sobą przyjaźnią, dziewczyn teraz, jest bardzo skoncentrowana, a potem ona się po prostu rozjeżdża. Wszyscy rozjeżdżają się trochę po świecie, niektórzy zostają w dzielnicy, nasza jedna główna bohaterka zostaje w dzielnicy, druga trochę znika, wycofuje się, więc no to będzie fascynujące, ale to też będzie duże wyzwanie moim zdaniem, żeby sprostać temu. I dla mnie ciekawe jest też to, bo my wszyscy tutaj w studiu czytaliśmy Ferrante i bardzo się zastanawiam, czy to jest
jest serial dla osób, które tych książek nie czytały. Czy to jest tak, że z sentymentu trochę do tych postaci, dopowiadając sobie różne rzeczy z książek, wchodzi się w ten świat, czy on się broni sam w sobie? Nie, no ja myślę, że się broni. Ja myślę, że się broni, dlatego że on jest opowieścią, której jeszcze nie było w kinie takim popularnym, czy w serialach na platformach streamingowych, bo to jest opowieść o takim kraju, który jest dużo bardziej heterogeniczny, niż nam się w popularnej imaginacji wydaje. To jest kraj szalenie różnorodny, bo Włochy to nie jest tak na dobrą sprawę zlepek jakichś pocztówek typu Wenecja, Rzym, Neapol i Mediolan, tylko to jest kraj, w którym co 100 kilometrów się zmienia tożsamość regionalna, łącznie z tym, że co 100 kilometrów zmienia się język praktycznie i to bardzo widać w książkach Ferrante. Myślę, że właśnie wtedy, kiedy wejdą te wątki polityczne, moim zdaniem, właśnie wtedy, kiedy się zacznie ta szamotanina na lewo i prawo, kiedy zaczną się wątki związane na przykład z obecnością wojsk amerykańskich, przecież Neapol to jest miejsce, gdzie jest blisko baza wojsk amerykańskich cały czas, te wszystkie komentarze, że Neapol jest pod okupacją północy. Myślę, że dopiero wtedy my będziemy nawet jeszcze bardziej spoza książki w stanie wyjść na ten wątek serialowy. Czekamy na kolejne odcinki, 2 już dostępne na HBO Go. Genialna przyjaciółka, serial na podstawie świetnych powieści Eleny Ferrante, a my zostajemy w Neapolu. Serial, o którym powiemy teraz, to Gomorra, czyli serial w tym momencie 4-sezonowy, kręcony od 2014 roku. Nowy sezon podobno w 2021, ale data nie jest jeszcze potwierdzona. Gomorra to jest serial, który bezpośrednio bazuje na reportażu Roberto Saviano, który wydał książkę w 2006 roku. Bardzo głośny reportaż, wielokrotnie też nagradzany. New York Times napisał o Saviano, że jest Salmanem Rushdim w walce przeciw przestępczości zorganizowanej. A to dlatego, że reportaż ten traktuje o mafii, neapolitańskiej mafii, i właśnie o tym jest ten serial. To jeszcze powiedzmy, że po drodze był film, prawda? Bo jeszcze był film Gomorra, nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową w 2009 roku i który w Polsce był pokazywany, to wiem, bo byłem na kinie, na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w 2008 roku i to, myślę, jest bliżej miejscami w serialu do filmu niż do książki akurat, więc a z filmem też, myślę, słuchacze mogli się spotkać, więc dopełniamy trylogię. To jak powiedziałeś słowo film, to ja jeszcze dopełnię jednym filmem, który miał premierę w 2019 roku pod koniec, to jest spin-off. On nie przeszedł dużym echem, chyba tylko był we Włoszech dystrybuowany, to był taki spin-off, który bazował na historii jednego z głównych bohaterów, czyli Ciro di Marzo. To ja mam poczucie, że teraz powinniśmy pozachwycać się trochę Roberto Saviano i tym, co to jest za postać i właściwie na co on się naraził w związku ze swoją działalnością. Tu myślę, że to porównanie, czy tam przytoczone nawiązanie do Salmana Rushdiego w przypadku Roberto Saviano, to jest jedno z bardziej trafnych i precyzyjnych porównań, jakie... Zaakceptowaliśmy New York Times. Tak, możecie New York Times tym razem wykonał dobrą robotę. Dziękujemy. Jakie można zastosować, dlatego że Roberto Saviano to jest człowiek z Neapolu, który napisał bardzo realistyczny, bardzo prawdziwy, bardzo silny, mocny reportaż o włoskiej mafii, neapolitańskiej mafii i który do dzisiaj pozostaje pod ochroną agentów włoskich służb specjalnych. Wyjechał z Neapolu, jego cała rodzina jest, spekuluje się, że albo gdzieś na północy Włoch, albo za granicą. On jest pod ścisłą kontrolą, regularnie otrzymuje pogróżki i mafia, Camorra, mafia neapolitańska nigdy mu tego nie wybaczyła. I on autentycznie jest człowiekiem, który zrobił coś z narażeniem życia, tak? On bardzo szybko stał się taką figurą, na którą mafia wydała wyrok, a jak syndykaty kryminalne we Włoszech wydają wyrok nawet w 2019 czy 2020 roku, to naprawdę chcą ten wyrok wykonać. To już a pod tym względem akurat się zwyczaje nie zmieniły. Natomiast Saviano nie przestał pisać, Saviano nie przestał się udzielać. W pewnym momencie też zaczął bardzo mocno protestować przeciwko wydarzeniom politycznym we Włoszech, czyli wzrostowi popularności skrajnej prawicy. On cały czas jest obecny, cały czas się w ogóle interesuje tym tematem. Też pomagał i przy filmie, i przy innych produkcjach. Pisze scenariusze. Do adaptacji na podstawie Gomorry. Natomiast rzeczywiście jest takim człowiekiem, który w jakimś sensie stał się taką ikoną włoskiego dziennikarstwa,
której włoskie dziennikarstwo już nie miało od śmierci Oriany Ferraci, tak? Czyli kogoś, kto po prostu wkłada głowę w paszczę lwa i ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami licząc się, po prostu idzie i zbiera te informacje. Ciekawi mnie, bo przeczytałyśmy przed audycją, ty się znasz na tej włoskiej scenie politycznej, że właściwie przed tą książką włoscy politycy mówili, że nie ma mafii, nie ma problemu mafii we Włoszech, że ten problem został zażegnany, że został umniejszony. Dopiero Saviano jakby wyciągnął na światło dzienne jeszcze raz, że właściwie to jest wciąż bardzo mocny problem i jeszcze w dodatku połączony z władzami. On jest bardzo połączony z władzami, bo zresztą największe figury włoskiej polityki były prawie w symbiozie żyjące z włoskimi syndykatami kryminalnymi. No i to nie tylko Silvio Berlusconi, który miał jakieś mniej lub bardziej udokumentowane związki z mafią sycylijską, no ale nawet ci wielcy poprzedniej epoki, czyli Bettino Craxi i Giulio Andreotti, to są ludzie, którzy byli naście lat premierami Włoch, kilkanaście razy chyba jeden z nich był, bo włoskie rządy też się co kilka miesięcy zmieniały w latach 70. i 80. Na przełomie właśnie lat 80. i 90. wybuchł taki wielki skandal korupcyjny, skandal czystych rąk, który był prowadzony przez mediolańską prokuraturę. No i oczywiście to było wielkie powielenie tych stereotypów, bo wszyscy na północy mówili, że to północ musi przyjść i zrobić porządek na południu, bo południe nigdy sobie samo z tą mafią nie poradzi. Natomiast rzeczywiście o tym też mówi Gomorra, tak? Bo Gomorra to jest bardzo dobrze zrobiony serial o walce o władzę, o wpływach politycznych, co prawda wewnątrz tej struktury kryminalnej, ale jednak dobrze pokazujący tarcia na samym szczycie. Dlatego nawet jeżeli tam nie ma takich bezpośrednich nawiązań do polityki, przynajmniej na początku, no to łatwo sobie wyobrazić, że to też jest jakaś alegoria. Ale to jest wielowymiarowa walka, bo to nie jest walka tylko o wpływy w świecie przestępczym, ale to jest też walka międzypokoleniowa, co bardzo mocno widać w dwóch pierwszych sezonach, czyli w walce starych bossów, starych mafiozów z tymi młodymi, którzy chcą przejąć władzę. To jest taka sukcesja, na jaką sobie mogą Włochy pozwolić. Ale świetne porównanie. Ja z kolei też myślałam, jak oglądałam ten serial, o innym serialu, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i który jest moim jednym z ulubionych seriali, czyli The Wire. Bo to trochę jednak Gomorra jest włoskim The Wire. O ile serial The Wire był taką amerykańską opowieścią o jednym mieście, w którym przeplatają się relacje pomiędzy policją, gangsterami, zwykłymi ludźmi, walka klasowa i tak dalej. Tak tutaj też jest to w pewnym sensie odzwierciedlone. Może nie tak bardzo wielowymiarowo, bo nie mamy na przykład perspektywy nauczycieli albo perspektywy policji w Gomorze tak bardzo zarysowanej, ale jednak coś te dwa seriale gangsterskie łączy. Walka, powiedziałam o walce pokoleniowej, jest też walka klasowa. Mamy znowu, tak jak w serialu Genialna Przyjaciółka, przedmieścia Neapolu, biedne przedmieścia Neapolu. Większość wydarzeń dzieje się na takim osiedlu blokowisk, pewnie Mateusz będziesz mógł więcej o tym powiedzieć, które zostały wybudowane po tym trzęsieniu ziemi w 1980 roku jako takie miejsce, gdzie ludzie pozbawieni dachu nad głową z miasta mogą się schronić. To były takie gigantyczne mrówkowce, falowce, gdzie po prostu wyrasta nam getto, w którym młodzi ludzie nie mają perspektyw, nie mają szans na rozwiązanie, a handel narkotykami i działalność przestępcza jest właściwie nie rzeczą, na którą oni mogą się zdecydować. Są pozbawieni tego wyboru. Też dużą zaletą tego serialu jest to, że nie ma tego etosu gangsterskiego. To nie jest opowieść o rodzinie Soprano, to nie jest opowieść o gangsterach, z którymi sympatyzujemy, którzy są mili, którzy mają ładne garnitury, tak, palą cygara. To ja tutaj jeszcze wrzucę jedną nazwę, Peaky Blinders, którzy też są tacy. Tak, to prawda, że to nie jest, to jest serial, który pokazuje brutalność, przemoc bardzo dosłownie. To znaczy mi się momentami bardzo ciężko oglądało ten serial właśnie przez tą warstwę przemocy, takiej brzydoty też tego serialu, brzydoty tych aktorów, którzy są dobrani tak, żeby nie być bohaterami tego serialu tak naprawdę, głównymi postaciami, ale nie bohaterami, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę niezwykły serial na tej, nazwę to, gangsterskiej scenie serialowej.
on jest niezwykły właśnie, myślę, dzięki temu, że on się wywodzi jednak pierwotnie z reportażu, tak? On się wywodzi z non-fiction, takiego silnie osadzonego w tych realiach. I jak już mówimy o Brzydocie, to myślę, że tu nie i Neapolu w tym samym wątku, to myślę, nie sposób wspomnieć o jeszcze innej produkcji filmowej, czyli o Dogmanie, wyreżyserowany przez Matteo Garrone, tak? Czyli reżysera serialowej Gomory, który jest, też był pokazywany w Polsce na Festiwalu Nowe Horyzonty w ubiegłe wakacje i jest niesamowicie nieestetyczną opowieścią o przemocy w Neapolu, bo to już nie dając spoilerów, opowiada historię fryzjera psów, który wchodzi w różne konflikty z lokalnymi mafiozami, potem się decyduje na dość radykalny krok, żeby te konflikty zakończyć. Natomiast rzeczywiście, to masz rację Zuza, mówiąc, że ten świat gangsterski w Gomorze jest tak brzydki, że aż piękny, możemy powiedzieć, i oprócz tego, że jest rzeczywiście osadzony w tym neapolitańskim getcie, w którym nie ma perspektyw, w którym świat mafijny jest jakimś punktem odniesienia, jakimś ideałem, gdzie nawet piłka nożna nie jest taką świętością jak Camorra, a wszyscy wiemy, że Napoli to jest klub działający silnie na lokalne imaginarium, co zresztą też widać u Paolo Sorrentino za każdym razem, tak? Do niego jeszcze przejdziemy i z Diego Armando Maradoną w jego filmach. Natomiast mnie jeszcze w Gomorze zachwyciła inna rzecz, mianowicie ten imperializm mafii i ten globalny zasięg tych syndykatów, dlatego że to jest bardzo dobrze pokazane, z czego my też sobie nie zawsze zdajemy sprawę, że mamy właśnie naszego głównego bohatera, czyli Ciro Di Marzio, człowieka, który chce jakoś się piąć w strukturach mafii, chce awansu społecznego, jest ambitny, młody, gniewny. Jest trochę takim Kendallem Royem tej sukcesji, choć trochę bardziej brutalnym. I on wyjeżdża tu do Hondurasu, tu do Hiszpanii, tutaj nawiązuje jakieś międzynarodowe kontakty, buduje, powiedzielibyśmy, korporację narkotykową, tak, czy stara się jakoś wprowadzić tą Camorrę w XXI wiek. Drugą postacią z kolei, która mnie też absolutnie zafascynowała i o której myślę, że warto powiedzieć, jest Immaculata, tak, czyli Nest torka rodu, powiedzielibyśmy, tak, która jest silną kobiecą postacią i to ona przejmuje w pewnym momencie rządy w syndykacie, tak, bo nie ufa młodym. Ale też bardzo mnie zaciekawiła krytyka tego serialu, bo znalazłam dwie krytyki. Jedna to jest to, że pokazuje Neapol w taki sposób, że nikt nie będzie chciał przyjeżdżać turystycznie i że na przykład burmistrz Neapolu, jak wyszła pierwszy sezon, jak wyszedł tego serialu, to miał duże obiekcje, a drugie, że buduje wzorce dla młodych ludzi, że młodzi ludzie często mówią, że właśnie chcą zostać kobiety, dziewczynki, mówią o tym, że chcą zostać jak Imma. No, dla mnie jest to naprawdę zaskakujące, że to jest jakiś role model, jakiś wzór do naśladowania. Wszyscy chcieli być czterema pancernymi, jak był ten serial emitowany. No to jest trochę takie przeniesienie i poszukiwanie swoich bohaterów, ale właśnie bardzo to lubię w Gomorze, że ona nie estetyzuje tej brzydoty, jaka wynika z brutalności, śmierci, przemocy. Że to nie jest jak w Peaky Blinders, że jak ktoś dostaje kulkę w głowę, czy jest Anna raniony. Anna Piekutowska krytykuje Peaky Blinders. Czy to się nie zdarza. Zapisują, przepraszam? Ja to muszę wyciąć i zachować na potomności. Że ta brzydota jest, że ona jest odpychająca. Sama zresztą Zuza mówiłaś, że ciężko ci się oglądało ten serial w pewnych momentach. Bo on nie jest łatwy ani w warstwie estetycznej, ani w warstwie takiej, powiedzmy, narracji. Nie do binge'owania. To nie jest serial, który usiądzie się i obejrzy się pierwszy sezon tak za jednym posiedzeniem czy za dwoma. A jednocześnie zapada jednak i chce się dalej oglądać i myśli się o nim, więc wydaje mi się, że polecamy. 4 sezony do obejrzenia są na HBO Go wszystkie. Czekamy. Ale należy dawkować. Tak, i chyba te pierwsze jednak, to tak jak zwykle bywa z serialami, że te pierwsze dwa to jest super ekstra, a potem to już tylko dla fanów. Myślę, że to jest tak, że ta konwencja się może przesycić, ale jednak jestem ciekawa i 5. sezon też myślę, że będę oglądać. No to czekamy, co nam napisze Roberto Saviano. A teraz z Neapolu przenosimy się do Rzymu, natomiast Neapol zostanie w naszych wspomnieniach, a szczególnie jego drużyna piłkarska. Serial Młody Papież miał premierę w 2016 roku. Był to serial o zdobywcy Oscarów Paolo Sorrentino, włoskiego reżysera, chyba najsłynniejszego. No,
Zdecydowanie. A w tym roku przyszedł do nas Paolo Sorrentino trochę z drugim sezonem, a trochę z nowym serialem, zdania są podzielone, czyli z Nowym Papieżem, gdzie do Jude Law dołączył kolejny gwiazdor Hollywood, czyli John Malkovich. Obaj zagrali papieży. No właśnie. Ja tu od razu może się zapowiem, że ja należę do chuliganów Paolo Sorrentino, więc to, co przez najbliższe minuty będę mówił, może być szalenie nieobiektywne, niemniej jednak no, liczę się z konsekwencjami, mam nadzieję, że słuchacze to wybaczą. Natomiast nowy papież, no myślę, że by przebił młodego papieża i pokazał zupełnie inną historię, z zupełnie innej strony narracyjnej i nie przesycił wątków papieskich, tak? Nie jest to ta przysłowiowa kremówka, która by nam mogła już zasłodzić całą historię, bo też pamiętajmy, że on wyszedł w takim dość newralgicznym momencie, jeśli chodzi o tą tematykę, tak? Bo się pojawiło dwóch papieży na Netflixie. Zaczęto na nowo rozmawiać w ogóle o współobecności, współistnieniu, tak? Franciszka i Benedykta, bo też wyszła przecież ta książka, w której Benedykt dał swój rozdział, czy do której Benedykt dał swój rozdział i dość mocno kontestował zapowiadaną, czy spekulowaną reformę celibatu, którą rzekomo Franciszek miał wprowadzić. W związku z tym, no mieliśmy... Ja tylko ci tutaj przerwę. Jest bardzo ciekawa rozmowa Tomasza Stawiślińskiego z profesorem Tadeuszem Bartosiem w naszej aplikacji. Dokładnie o tym, o czym mówisz, godzinna, więc dla tych z Państwa, którzy są bardziej zainteresowani właśnie kwestią tego celibatu i tarciami między Benedyktem a Franciszkiem, to polecam. To no również polecamy. Kontynuuj. Kontynuujemy jako chuligani Paolo Sorrentino. Tak, polecamy, myślę, znaczy ja przynajmniej polecam bardzo nowego papieża, dlatego, że on jest bardzo Sorrentino, tak? To jest ta estetyka, którą znamy z Wielkiego Piękna, znamy z młodości, znamy też z młodego papieża, ale ona cały czas jest inna. Ona nie gra jakimiś ogromnymi stereotypami, ona pokazuje trochę to współistnienie dwóch papieży na innej płaszczyźnie, no i przede wszystkim no jest tam moja absolutnie ulubiona postać całego tego uniwersum superbohaterów watykańskich, czyli kardynał Vojello, która... Oczywiście. Który jest absolutnym szachermacherem kulisów watykańskich i scena, co prawda nie z tego serialu, tylko jeszcze z młodego papieża, w której kardynał Vojello, absolutny, powiedzielibyśmy nawet chyba nie fan, tylko psychofan Napoli, tak jak zresztą Paolo Sorrentino jest wielkim kibicem drużyny Napoli, na swoim biurku układa 3 iPhony, każdy ma na obudowie innego z napastników Napoli i w ten sposób symuluje ustawienie tak zwanego tridente, czyli trzech napastników drużyny Napoli. Boże, goście się czasami przydają, naprawdę byśmy tego nie zauważyły. Ale ma ja też wielką koszulkę za tak. Swoim biurkiem, tak, drużyny, a jak ma wrażenie, że jest postać, która ma dostęp do wiedzy tajemnej albo potrafi przewidywać przyszłość, żeby tutaj nie spoilerować, to pyta, a czy wiesz, co się stanie z naszym klubem? Tak, dlatego, że Paolo Sorrentino bardzo mocno przeżywa to, że w bieżącym sezonie dla tych z Państwa, którzy śledzą ligę włoską, no niestety Napoli jest w dużej zapaści i po wielu latach sytych, powiedzielibyśmy, gdzieś tam się błąka w środku tabeli, co Paolo Sorrentino bardzo mocno przeżywa, bo jest w Neapolu takie bardzo popularne radio Kiss Kiss lokalne, które dużo miejsca antenowego i czasu antenowego poświęca piłce nożnej i Sorrentino się czasami tam wdzwania na antenę, żeby pokomentować z paroma innymi ekspertami, kibicami to, co się dzieje. W związku z tym, no będzie dużo piłki nożnej, ale w takim subtelnym wydaniu w nowym serialu. Wiecie co, ja się w ogóle zastanawiałam przed naszym nagraniem, czy jest sens naszym słuchaczom i słuchaczkom opowiadać w ogóle o tym, o czym jest ten serial. Dlatego, że mam wrażenie, że fabuła, która dzieje się przez i pierwszy sezon, i drugi sezon przez Młodego Papieża i Nowego Papieża, jest ważna, ale równie ważna co fabuła, co treść, co istota, jest forma. Czyli taki właśnie typowy Sorrentino, który w ogóle robi dziwne dłużyzny, po czym popycha fabułę jednym rozwiązaniem, zdjęcia, o których już mówiłeś wcześniej, że są fantastyczne i zachwycające. To też jak Watykan jest przedstawiony i jak i tutaj mamy w tym sezonie jeszcze rozszerzenie o Wenecję, która również staje się jakby pełnoprawną bohaterką całego serialu.
No, możemy rozmawiać o fabule, która jest niesamowicie ciekawa, która właściwie zaczyna się wtedy, kiedy kończy się młody papież, czyli w momencie, w którym Leny Belardo, papież Pius XIII, zapada w śpiączkę i trzeba rozwiązać jakoś sytuację polegającą na tym, że na tronie Piotrowym nikt nie zasiada. I tutaj rozpoczynają się intrygi. Natomiast co jest inne w tym sezonie niż poprzednim, to jest to, że... John Malkovich. Tak, ale to, że ten sezon tak mocno dotyka różnych bolączek Kościoła, że poprzedni, miałam wrażenie, że on był taki bardziej filozoficzny, bardziej taki ogólny, psychologiczny może nawet, a tutaj już mamy konkretne problemy namierzone. Traktowanie kobiet w Kościele, siostry zakonne, pedofilia i tak dalej. Mocne osadzenie się w rzeczywistości, mocne osadzenie się też w krytycznym podejściu i krytycznym komentowaniu Kościoła. Przed naszym nagraniem, przed naszym podcastem dyskutowałyśmy z naszymi słuchaczami, słuchaczkami na profilu Szkoda Czasu Nazwę Seriale na Facebooku i przyznam, że nie pamiętam takiej dyskusji, w której wszyscy by się zachwycali. Na przykład jest taki jeden cytat z naszego słuchacza, z Piotra Matyski, który pisze: fantastyczny serial, zachwycający na każdym poziomie, humoru, piękna ujęć, intelektualnym. I ja myślę, że to w ogóle podsumowuje całą kwestię tego serialu. To znaczy, ja nie znalazłam w nim słabych punktów. Te momenty, w którym pojawia się Marilyn Manson albo Sharon Stone, są dla mnie takim majstersztykiem. To znaczy, Marilyn Manson rozmawiający z papieżem wydaje mi się jakimś w ogóle przełamaniem i wymyśleniem tego, jak później się papież, bo to Jan Paweł III, czyli postać grana przez... Co też jest bardzo wymowne, że taki, a nie inny, takie, a nie inne imię obrał, tak? Tak, i jest zwolennikiem drogi środka, więc też wydaje mi się, dużo jest takich wkrętów bardzo ciekawych, ale dla mnie ten serial jest po prostu jakąś taką perełką. Ja właściwie chciałam was zapytać, czy wy się jesteście w stanie do czegoś przyczepić? Och, w tym tak, serialu? Podnoszę rękę. I jestem zaskoczona, że ty się nie jesteś do tego w stanie przyczepić. Ja niestety nie mogę. To jest okropne i nieznośne. Nagość kobiet. Tak, no po prostu instrumentalizacja wizerunku kobiecego. No Sorrentino jest tego znany i okej, można to tłumaczyć w ten sposób, że jak się tego nie akceptuje, to można Sorrentino nie oglądać. Ale no to no, tak, to możemy sobie wszystko tłumaczyć. No ale kurczę, no naprawdę, to jest po prostu czasami tak niepotrzebne i tak aroganckie i niczemu nie służące. I żeby on jeszcze tych facetów też porówno rozbierał, ale tak nie jest. Tak nie jest. Po prostu na szóstym planie gdzieś tam można zobaczyć jakiegoś nagiego mężczyznę. No. To prawda, tu masz rację, rzeczywiście. Tylko ja myślę, znaczy nie wiem, na ile to jest wynikające z tego, że on robi to celowo z jakichś takich seksistowskich pobudek, a na ile to jest jakieś dopełnienie koncepcji, tak? Na ile to jest taki świat, w którym Sorrentino po prostu mówi, no żyjemy w takiej popkulturze, w której ta kobieta jest po prostu uważana z definicji albo jako... Albo estetycznie mi pasuje, żeby była tam naga kobieta, a nie nagi mężczyzna. Mhm. Niestety. Tak no mi prawdopodobnie się wydaje, też, jest to w jakiś sposób wynikające z jego poczucia, takiego wyobrażenia estetyki. No ciekawe, jak będzie w trzecim sezonie, tak? Bo to już powiedziane zostało, że Paolo Sorrentino ma wizję. No właśnie nie wiem, jaką wizję, bo przyznam, że trochę zamiecione na koniec. No właśnie nie, to jest moim zdaniem punkt wyjścia do naprawdę niesamowitych rzeczy. Już nie będziemy tutaj opowiadać o tym, jaka była finałowa scena, która właściwie przekręca do góry wszystko to, co się wydarzyło w tym sezonie. Ale możemy powiedzieć, że Sorrentino sam na festiwalu w Wenecji powiedział, że on już wie, jak to zrobi. Nie wiem chyba jeszcze tylko, czy producenci to przykrypali, ale on już ma to w głowie, natomiast no, my wiemy, że być w głowie Paolo Sorrentino to jest bardzo, myślę, ciekawe doświadczenie, więc... Paolo Sorrentino to jest w ogóle człowiek, którego w sezonie letnim, jeżeli akurat nie kręci, bardzo często można spotkać na rzymskim Zatybrzu. Przesiaduje w kafejkach i często się wdaje w dyskusję na temat swoich filmów albo sezonu nadchodzącego Ligi Włoskiej. I on, a propos właśnie tego, co mówił w wywiadzie o znajdywaniu przez przypadek tych rzeczy, które potem się tak idealnie komponują, myślę, że to na tym trochę polega fenomen Sorrentino, że jak się ogląda te filmy, jak się potem słucha tego, co on mówi o swojej pracy, to jest jakiś ten pierwiastek geniuszu, który pokazuje, że on sprawia, że mu to wszystko przychodzi tak za pomocą styknięcia palca, że to jest pozbawione jakiegoś wielkiego wysiłku, że to jest po prostu jakiś taki strumień świadomości, który jest projekcją jego takiej pocztówkowej wyobraźni na rzeczywistość.
też ciekawy wątek seksualności osób z niepełnosprawnościami dla mnie. Pokazany w zupełnie inny sposób w tym serialu. Trochę właściwie nie za bardzo łączący się z resztą fabuły. To znaczy nie miałam poczucia, że on jest jakiś niezbędny albo musi być zawarty, ale interesujący. No i pokazanie tych księży, tych kardynałów jako takich ludzi z krwi i kości, ale jednak z jakąś czułością. Nawet ten Vojello jest pokazany, mam wrażenie, z dużą sympatią, że Paolo Sorrentino nawet do tej postaci, która jest... cyniczna. Cyniczna, trudna. Ja jakoś mam wrażenie, że on jednak chciał nam ich pokazać empatycznie i z czułością. Jana Pawła III też i ten finał też pokazuje jakąś taką chęć dania mu drugiej szansy. Dania mu nadziei na jakąś inną przyszłość. Też uwielbiam te wątki, w których Sorrentino bawi się popkulturą. Właśnie mam przed oczami tutaj wręcz ściągniętą z Lśnienia Stanleya Kubricka jedną ze scen właśnie, która ma miejsce w drugim sezonie, albo chociażby tą Sharon Stone już wcześniej wspomnianą, która nie może założyć nogi na nogę, bo patrzą na nią różni księża watykańscy i muszą odwrócić wzrok, żeby Sharon Stone wykonała swoją słynną scenę z nagiego instynktu. To są takie prezenty, małe easter eggi i niespodzianki, które nam Sorrentino wrzuca w tym serialu. Albo gdy Sharon Stone pyta papieża, czy nie można zaktualizować Biblii, a on odpowiada, że niestety nie jest iPhone'em. Czyli polecamy. Polecamy. O, jaki chórek zgodny, proszę bardzo. Ale trochę pokrytykowaliśmy, jednak wbiliśmy kilka szpil Sorrentino, na które zasłużył moim zdaniem, no bo jednak... Nie będę składał weto, bo sam to widzę i nie da się tego tak naprawdę nie widzieć, natomiast... Ja trochę zignorowałam. Ja mam trochę wrażenie, że... Ale to jest taki chórek tego, co się dzieje u Sorrentino, że za każdym razem, jak się ogląda jego filmy, czy teraz seriale, że on na samym końcu... czy to w ostatnim odcinku serialu, czy to w ostatniej scenie filmu, robi troszkę wszystkich swoich widzów w konia, bo ja zawsze mam takie wrażenie, że obejrzawszy film Paolo Sorrentino, na końcu on mi mówi, że no, mam nadzieję, że ci się podobało, to było jedno wielkie oszustwo. I w wielkim pięknie jest na końcu taki wielki monolog Gambardelli, w którym on długo opowiada o swojej miłości i o tym, czym jest miłość, czym są emocje i na końcu pada jeszcze w oryginale to wybrzmiewa tak szalenie poetycko, bo wybrzmiewa to słowo, że tutum trucco, czy to wszystko jest oszustwem, wszystko jest jakimś figlem, tak? I ja trochę mam wrażenie, że te papieskie seriale też są trochę takim figlem, że on na końcu trzeciego sezonu spuści kurtynę i powie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo to jednak był tylko żart. I Leny Ballardo obudzi się wtedy ze śpiączki na przykład. Na przykład. Kolejny. Nowy papież i młody papież do obejrzenia na HBO. W tym momencie mamy dwa pełne sezony, więc można za jednym posiedzeniem, jak ktoś jest odważny. Dzisiaj, albo wytrzymały. Dzisiaj rozmawialiśmy o serialach włoskich. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi Mateuszowi Maziniemu z Polskiej Akademii Nauk i z Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. My zapraszamy jak zwykle na naszą facebookową stronę Szkoda Czasu na Złe Seriale. Zapraszamy też na tok.fm.pl, gdzie pozostałe części naszej audycji i cała gigantyczna baza seriali, które warto obejrzeć. Do usłyszenia. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz. Szkoda Czasu na Złe Seriale. W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda Czasu na Złe Seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.